Cześć kochani, dzień dobry, witam. Zobaczcie, jakie fajne okoliczności. Musiałem was zabrać na taki krótki chociaż spacerek tutaj w takich zimowych. Zobaczcie, nikt jeszcze dzisiaj tędy nie szedł. Nie ma żadnych śladów, ani zwierząt, ani ludzi. Tak to wygląda. Znowu przyszła zima. Rozgościła się. I to nie przeszkadza. Bardzo fajny krajobraz. Zdecydowanie wolę coś takiego niż wiatr, deszcz i połączenie tych dwóch. Tak więc ja jestem zadowolony. Tym bardziej, że są ferie zimowe. A ja właśnie na takich feriach zimowych teraz sobie tutaj w domku siedzę. Kochani, co mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o filmiki, ASMR? Powiem wam tak. Oczywiście tydzień temu nie było filmiku. Dlaczego? Bo byłem tu w domku i chciałem wam nagrać taki filmik ASMR. Natomiast tak lało, tak padało. Waliło to blachodachówkę, nie byłem w stanie wam takiego filmiku nagrać. Nic by z tego po prostu nie wyszło. Natomiast teraz, jak jest tak cichutko, dzisiaj wam nagram filmik, dzisiaj jest sobota. No i jutro oczekujcie, że jest niedziela, to będzie filmik, tak jak zawsze powinno być. Słuchajcie, bardzo bym się cieszył z tego, jak już wrócę do Tychów, żeby co środę zacząć robić live'y. Może nie co każdą środę, ale żeby zacząć robić live'y. Bo bardzo długo nie było już live'ów na kanale Relaks wieczorową porą. No a jednak fajnie by było sami posiedzieć, porozprawiać. No, wygenerować parę dźwięków, poszeptać, spędzić z wami czas. Miło zawsze wspominam te live'y, które były. Także fajnie było do tego powrócić. Natomiast wiecie, jak jest praca zawodowa, no to środy, właśnie te środy są dla mnie najtrudniejsze i potem jak ja przychodzę do domu, to mi się już nic nie chce. No ale postaramy się tutaj zmotywować. No i co niedziela oczywiście. Filmik taki regularny. Wiem, że roleplaye, tak. Dobrze to pamiętamy. Postaramy się robić. A na razie, no może ja się przymknę na chwileczkę, bo jest cichutko. I posłuchajcie tylko tego śniegu. I tej ciszy i porozglądamy się razem. Pójdziemy troszeczkę tam do lasku, w te miejsca znajome. Zobaczymy, jak to tam wygląda. No to niech też będzie to dla was relaksujące, tak jak dla mnie jest. I też spróbujcie się pocieszyć tu ze mną, razem ze mną, tymi okolicznościami. Fajnie. Ja się przełączam na kamerę z przodu. Sobie dalej do przodu przed siebie.
zawsze takie okoliczności zimowe, ta cisza i ten śnieg, który tak właśnie robi ten swój dźwięk, jak się po nim chodzi. No zawsze mi to przypomina właśnie taki relaks, takie ASMR, wyciszenie i taką przestrzeń, możliwość właśnie zrobienia jakiegoś filmiku. No właśnie tylko w takim trybie ASMR. A zresztą tak spodziewam się, że wy jak oglądacie te moje vlogi od czasu do czasu, tak mi też piszecie, że one są dla was także odprężające i relaksujące. Także fajnie mnie to cieszy, bo ja też tak do tego podchodzę. Dobra, miałem nie gadać już. Ale to fajnie. Tak patrzę na żywo i na ekranik. I tak mi się wydaje, że fajniej nawet na żywo to wygląda niż na tym ekraniku. Mam szeroki kąt. Zobaczymy, jak to tak normalnie wygląda. Tyle śniegu spadło. Piękny krajobraz, naprawdę taka powinna być zima, a nie jakieś tam wiatry, deszcze. To jest paskudnie, przecież to się nie chciało wyjść nigdzie, nie dało się nigdzie wyjść. Tu mi z takich 5 stopni, słuchajcie, 8 stopni, jak wiało 30 albo 40 i lało. A teraz... Powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, że w oczekiwaniu na nowego przyjaciela czworonożnego mam takie informacje, że właśnie w tych dniach ma się urodzić. Widziałem się z córką, z mamą, labradorką i wiem, że wczoraj, dzisiaj, no w tych takich dniach ma się narodzić. Nie mam informacji, czy się coś urodziło, ale no, taka ciekawostka. Zobaczcie, jak tam jest fajnie. Tam zawsze jest fajnie zajrzeć. Zbliżymy tam. A jak fajnie. Kurde, jak fajnie. O, jak tam fajnie jest. Kurczę. Muszę to zrobić nawet jakiś selfie, słuchajcie. Potem się wytnie z filmu. Fajne. Tak, ludzie dorośli muszą się nauczyć cieszyć z prostych rzeczy. Wtedy będą szczęśliwi. O, tyle wystarczy. To szczęście. Fajnie. Jeszcze tak. O. Pewnie coś z tego pójdzie na miniaturkę w filmiku. Dobrze, to pójdę z wami jeszcze tam na skrzyżowanie. Rozejrzymy się tam. No i na dzisiaj to by było tyle. Takie rękawiczki,
że mi palce wychodzą, nie mam osłoniętych palców i mi te palce jest zimno. Ale widzicie, tak to jest, ludzie są marudni. A nie powinni tyle marudzić. Dobra. Tu to jest fajnie. No, tam jest droga fajna, tam często na spacerki się chodziło. Pokażę wam górę, co tam sobie jechać. A dzisiaj jeszcze mają być opady. Także zapowiada się ciekawie. Okej, dzięki za ten wspólny spacer. Życzę wam wszystkiego dobrego. Nie zapomnijcie, żeby wyjść z domu na swoje spacery. Chociażby na 15,5 godziny to naprawdę wystarczy i to już daje innego rytmu dnia. Nadaje. To jest ważne. No to cześć, pa.